Dzień bez samochodu jest międzynarodową kampanią promującą zastąpienie auta komunikacją miejską, rowerową i pieszą. Celem akcji jest kształtowanie wzorców zachowań proekologicznych, upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu, przekonanie Europejczyków do alternatywnych środków transportu oraz pokazanie, że życie w mieście bez samochodu jest nie tylko możliwe, ale także o wiele przyjemniejsze. Jak co roku Świdnica przyłącza się do tej akcji ekologicznej. W sobotę 22 września, czyli w oficjalny Dzień bez samochodu, Urząd Miasta zaprasza wszystkich Świdniczan na kolejne z cyklu Sprzątanie Twierdzy Świdnickiej. Jesienne porządki na Fleszy Nowomłyńskiej przy ulicy Śląskiej odbędą się w godzinach od 10 do 14. Oczywiście, idąc z duchem akcji, na miejsce powinniśmy dotrzeć bez samochodu.